Kiedy myślimy o starożytnych filozofach, zwłaszcza kontrowersyjnych, zapewne jednym z pierwszych, który przychodzi nam na myśl, jest Sokrates. Zadawał niewygodne pytania, kwestionował tradycyjne wartości i swoim sposobem bycia budził zdumienie, a nawet irytację Ateńczyków. Ale jeśli myśleliście, że Sokrates był ekscentryczny i kontrowersyjny, to poczekajcie, aż usłyszycie o Diogenesie z Synopy. Diogenes poszedł o krok dalej. Porzucił wszystkie konwenanse. Żył w beczce i otwarcie kpił sobie z autorytetów. Kiedy Platon określił człowieka jako istotę dwunożną, nieopierzoną, Diogenes oskubał koguta i przyniósł go do Akademii, mówiąc: oto człowiek Platona. Kiedy nie przyszedł na spotkanie z Aleksandrem Wielkim, ten sam się do niego pofatygował i zapytał go, czy może coś dla niego zrobić, Diogenes spokojnie odparł: przesuń się, bo zasłaniasz mi słońce. Dla niego filozofia nie była tylko teorią. To było życie w najczystszej postaci, bez zbędnych ozdobników. Diogenes sprzeciwiał się wszystkiemu, co uważano za kulturalne, i robił to zachowując się obscenicznie i nie zważając na konwenanse. Nic dziwnego, że ludzie nazywali go psim, psotnym lub po prostu psem. Diogenes kpił z ludzi na ulicach, lekceważył autorytety, zerwał z wszelkimi formami etykiety i nie dbał o higienę osobistą. Co więcej, załatwiał się, oddawał mocz i nawet zaspokajał się seksualnie publicznie. Kiedy myślimy o filozofii, bezwstydne zachowanie Diogenesa raczej nie przychodzi nam od razu na myśl. Diogenes stanowczo sprzeciwiał się wartościom społecznym i instytucjom, ponieważ według niego są one sprzeczne z ludzką naturą. Wierzył, że społeczeństwo wpaja nam wszelkiego rodzaju nienaturalne pragnienia, które nie tylko są zbędne, ale także uniemożliwiają nam bycie szczęśliwymi. Dlatego powinniśmy pozbyć się tego zepsutego, sztucznie stworzonego porządku, aby móc żyć tak, jak powinniśmy, w zgodzie z naturą. Zapraszamy Was na film o Diogenesie, który swoim radykalizmem przyćmił najbardziej ekscentrycznych filozofów, a być może przyćmiłby nawet dzisiejszych śmiałych twórców internetowych. Odkryjmy razem, jak wyglądała jego codzienność i dlaczego do dziś jest uważany za jedną z najbardziej niezwykłych postaci w historii. Antystenes, uczeń Sokratesa, zapoczątkował idee, które później rozwinęły się w filozoficzną szkołę cynizmu. Słowo cynizm pochodzi od greckiego słowa kynikos, co oznacza psowaty, i nawiązuje do Diogenesa, bohatera naszego filmu, który jest najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem cynizmu. Diogenes urodził się w greckiej kolonii Synopa i udał się do Antystenesa, zdeterminowany, by stać się jego uczniem. Antystenes, znany z tego, że nikogo do siebie nie dopuszczał, próbował odstraszyć Diogenesa, grożąc mu kijem. Diogenes, nieustraszony, nadstawił głowę i powiedział: uderzaj, bo nie znajdziesz tak twardego drzewa, którym mógłbyś mnie odtrącić, dopóki do mnie mówisz. Tą odwagą zyskał sobie szacunek Antystenesa i od tego momentu stał się jego uczniem. Warto zauważyć, że istnieje różnica między współczesnym cynizmem a cynizmem jako filozofią. Cynizm w dzisiejszym rozumieniu odnosi się do negatywnego postrzegania ludzkiej natury i definiuje się jako przekonanie, że ludzie interesują się wyłącznie sobą i są nieszczerzy. Jednak starożytni cynicy mieli zupełnie inne podejście. Nie tylko nie byli negatywnie nastawieni do ludzkiej natury, ale wręcz ją cenili. Mocno sprzeciwiali się społeczeństwom, które ludzie dla siebie tworzą, ponieważ uważali, że to one uniemożliwiają im życie zgodne z ich prawdziwą naturą. W związku z tym krytykowali ludzkie zachowanie, ale wierzyli, że można je naprawić. Diogenes był uosobieniem tych przekonań. Diogenes, znany z życia w skrajnym ubóstwie przez większość swojego życia, mieszkał w Atenach, w swojej beczce. Dlatego też mówi się często na niego filozof z beczki. Nie posiadał nic oprócz kilku starych szmat oraz miski do jedzenia i kubka do picia. Jednak kiedy zobaczył dziecko pijące wodę z dłoni, powiedział: dziecko prześcignęło mnie w prostocie życia, i odrzucił nawet kubek, uznając go za zbędny. Mimo że był biedny i odrzucał normy społeczne, Diogenes nie izolował się od społeczeństwa. Wręcz przeciwnie, będąc kimś wyróżniającym się, prowokował ludzi do rozmów, często konfrontując ich z ich własnymi wadami.
Jak opowiada Teofrast w mowie megarejskiej, pewnego dnia Diogenes zobaczył mysz, która nie szukała kryjówki, nie bała się ciemności i nie pragnęła niczego, co uchodzi za luksus. To proste obserwowanie natury zainspirowało go do przyjęcia ascetycznego stylu życia. Diogenes jako pierwszy zaczął składać swój płaszcz we dwoje, używając go zarówno jako odzienia, jak i posłania. Nosił przy sobie torbę z pieczywem i załatwiał wszystkie swoje potrzeby tam, gdzie akurat się znalazł. Jadł, spał i rozmyślał bez względu na miejsce i czas. Szalony Sokrates kontra Platon. Diogenes był współczesnym słynnemu filozofowi, Platonowi. Krytykował go za zbytnią teoretyczność, często wyśmiewając go i przeszkadzając w jego wykładach. Na przykład, gdy Platon był chwalony i zdobył poklask za swoją definicję człowieka jako dwunożnego, nieopierzonego zwierzęcia. Diogenes oskubał koguta, wszedł do Akademii Platona i oświadczył: oto przyniosłem wam człowieka. Odtąd do tej definicji Platon dodał słowa o szerokich pazurach. Platon, mimo że doceniał bystrość Diogenesa, potępiał jego obsceniczne zachowanie, nazywając go szalonym Sokratesem. Diogenes drwił nie tylko z Platona, ale i z innych ludzi. Na przykład spacerował po rynku w biały dzień z latarnią i mówił: szukam prawego człowieka, ale żadnego nie znalazłem. Innym razem chodził tyłem po promenadzie, a gdy ludzie się z niego śmiali, pytał: czy nie wstyd wam, że idziecie tyłem przez całe życie, a mnie wyśmiewacie za chodzenie tyłem po promenadzie? Znany był z ostrych interakcji z Platonem. Pewnego razu, jedząc suszone figi, Diogenes zapytał Platona, czy chce się poczęstować. Gdy ten sięgnął po figi, Diogenes odparł: chciałem cię tylko poczęstować, a nie oddać ci wszystkie. Innym razem, spacerując po dywanach w domu Platona, powiedział: depczę twoją próżność. Rozbudzanie świadomości. Diogenes prowokował, aby pokazać, jak ślepo ludzie podążają za społecznymi standardami, które sami sobie narzucili i jak bardzo stracili kontakt z własną naturą. Nie żył tylko dla siebie, ale starał się obudzić innych z ich iluzji. Starał się oświecać ludzi wokół siebie, choć jego metody były dalekie od konwencjonalnych. Wiele anegdot opisuje Diogenesa jako psowatego lub psiego. Gdy zapytano go, dlaczego ludzie tak go nazywają, odpowiedział: przymilam się do tych, którzy mi coś dają. Szczekam na tych, którzy odmawiają i gryzę łajdaków. Jednak pewnego dnia przeszedł na najwyższy poziom psiego zachowania. Gdy grupa bogatych Ateńczyków rzuciła mu kości, Diogenes uniósł nogę i oddał na nich mocz. Diogenes nigdy się nie ożenił, a swoje potrzeby seksualne zaspokajał ręcznie. Jak można się domyślać, znając już na tyle jego postać, robił to publicznie. Gdy ktoś zwrócił mu uwagę, Diogenes odpowiadał: gdyby i głód można było zaspokoić przez pocieranie pustego żołądka. Pomimo jego wad, Ateńczycy go kochali. Gdy więc jakiś chłopak rozbił mu beczkę, wymierzyli mu chłostę. Filozofowi zaś ofiarowali inną beczkę. Filozof nie wahał się pokazywać swojej pogardy dla ludzkiej próżności. Galen, słynny lekarz gladiatorów, przytacza ciekawą anegdotę o Diogenesie. Mianowicie filozof pewnego dnia został zaproszony na obiad do domu zamożnego człowieka, który otaczał się luksusem. Wnętrze jego domu było wspaniale urządzone. Ściany zdobiły piękne obrazy, podłogi lśniły od misternych mozaik, a w każdym kącie stały wytworne rzeźby i ozdoby. Wszystko emanowało przepychem i bogactwem. Diogenes, który gardził takim zbytkiem, rozejrzał się po tym idealnie urządzonym wnętrzu. Chrząknął, jakby chciał splunąć, i zaczął rozglądać się dookoła. Po chwili splunął prosto w twarz gospodarza. Zaskoczony gospodarz natychmiast wykrzyknął: dlaczego to zrobiłeś? Diogenes z charakterystyczną dla siebie szczerością odpowiedział: bo w całym twoim domu nie znalazłem nic bardziej brudnego i odrażającego niż twoja twarz. Najbardziej znana anegdota o Diogenesie dotyczy jego spotkania z Aleksandrem Wielkim. Ateny, niegdyś symbol niezależności i potęgi, tak jak większość miast państw Grecji, utraciły swoją niepodległość na rzecz rosnącego w siłę Królestwa Macedonii.
Kiedy Aleksander, król Macedonii, przybył do miasta, Diogenes nie zwrócił na niego najmniejszej uwagi, w przeciwieństwie do innych filozofów i polityków, którzy spieszyliby pogratulować mu jego osiągnięć i przypodobać się mu. Aleksander, słysząc o psim filozofie, postanowił go odnaleźć. Znalazł go leżącego na słońcu. Jak zapisał starożytny filozof Plutarch, Diogenes podniósł się nieco, gdy zobaczył zbliżający się tłum. Aleksander przedstawił się, mówiąc: „Jestem Aleksander, wielki król”, na co usłyszał: „A ja, Diogenes, pies”. Kiedy Aleksander powiedział mu, że może poprosić o co tylko chce, on zamiast urzędów, domów, kobiet czy kosztowności, odpowiedział: „Przesuń się trochę, bo zasłaniasz mi słońce”. Na co zmieszany Aleksander odparł: „Czy się mnie nie boisz?” Diogenes zapytał: „A czym jesteś? Czymś dobrym czy czymś złym?” Gdy zaś Aleksander odpowiedział: „Czymś dobrym”, Diogenes stwierdził: „Czemuż więc miałbym się bać tego, co dobre?” Plutarch wspomina, że Aleksander był pod wrażeniem Diogenesa i z wielkim podziwem powiedział swoim towarzyszom: „Gdybym nie był Aleksandrem, chciałbym być Diogenesem”. Przyglądając się kilku anegdotom z życia Diogenesa, spróbujmy zrozumieć, dlaczego postępował tak, jak postępował i na czym polegała jego filozofia. Cynicy, do których należał Diogenes, podkreślali bezsensowność cywilizowanego życia, wskazując, że ludzie sami w sobie nie są złymi istotami, ale stworzyli społeczeństwo, które oddala ich od prawdziwej natury. Podobnie jak Sokrates, cynicy wierzyli, że cnota i szczęście są w naszych rękach, a zewnętrzne rzeczy nie mają większego znaczenia w ich osiąganiu. Można postrzegać Diogenesa jako antyfilozofa, który odrzucał potrzebę skomplikowanych systemów etycznych i akademickich teorii. Jego filozofia była pokazywana w działaniu, co sprawiało, że była łatwo zrozumiała dla mas. Dzięki temu cynizm jako szkoła filozoficzna rozkwitł później w Grecji i Rzymie. Diogenes uważał, że dobre życie to życie samowystarczalne. Ponieważ nie posiadał niczego poza tym, co było mu niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb, łatwo było mu być zadowolonym. Nie potrzebował materialnego bogactwa ani statusu, aby być szczęśliwym, i nie przejmował się opiniami innych ludzi. Diogenes cieszył się małymi przyjemnościami życia, które były o wiele łatwiejsze do zdobycia niż te, które społeczeństwo nakazuje nam gonić, często wymagając od nas ogromnego wysiłku. Epikur podzielał ten pogląd, odrzucając pogoń za przyjemnościami, które kosztują nas więcej niż faktycznie przynoszą. Weźmy na przykład pogoń za materialnym bogactwem. Diogenes uważał pieniądze za źródło wszelkiego zła. Społeczeństwo zmusza nas do przekraczania naszych możliwości, aby osiągnąć powierzchowne cele, które nam narzuca. Niektórzy są gotowi popełniać nawet najbardziej niemoralne czyny, włącznie z kradzieżą, przemocą i morderstwem, tylko po to, by zdobyć pieniądze. Często tylko po to, by kupować rzeczy, których w rzeczywistości nie potrzebują, by zaimponować ludziom, których nawet nie lubią. Z perspektywy Diogenesa, jeśli wyeliminujemy presję społeczną, nie ma sensu gonić za materialnym bogactwem. Filozof z beczki gardził tymi, którzy utknęli w wyścigu szczurów, biegnąc w nadziei na osiągnięcie czegoś zbędnego, chyba że uwolnią się od tego wyścigu. Życie proste, naturalne dla naszego gatunku i cieszenie się chwilą obecną było dla niego najprostszą drogą do cnoty, znacznie łatwiejszą i wygodniejszą metodą osiągnięcia szczęścia. Z punktu widzenia Diogenesa, psy były doskonałymi nauczycielami życia w zgodzie z naturą. Psy załatwiają swoje potrzeby, kiedy chcą, jedzą, kiedy są głodne, co tylko znajdą, kopulują publicznie bez wstydu i żyją chwilą obecną bez niepokoju. W odniesieniu do tej ostatniej cechy można by powiedzieć, że to, czego wielu duchowych mędrców szuka, psy już mają. Choć życie w ubóstwie może wydawać się słabością, sposób, w jaki żył Diogenes, uczynił go niezwykle silnym. Był całkowicie niezależny od czynników zewnętrznych, co sprawiało, że nikt nie mógł mu zaszkodzić. To on, a nie świat zewnętrzny, kontrolował swoje szczęście. Diogenes celowo wybierał życie pełne trudów, wierząc, że świadome stawianie czoła trudnościom nie tylko wzmacnia,
ale także pozwala bardziej doceniać drobne radości. Przykładem tego było jego regularne żebranie przed posągami, które traktował jako formę ćwiczenia w radzeniu sobie z odrzuceniem. Diogenes słynął z niezwykłego daru przekonywania, który pozwalał mu zdobywać serca i umysły każdego, z kim rozmawiał. Pewnego razu niejaki Onezikritos z Eginy wysłał swojego syna Androstenesa do Aten, aby uczył się filozofii. Młodzieniec, zachwycony naukami Diogenesa, postanowił pozostać w mieście. Następnie ojciec wysłał drugiego syna, który również pod wpływem Diogenesa zdecydował się zostać. W końcu sam przybył do Aten, by wraz z synami oddać się studiom filozoficznym pod okiem wielkiego cynika. Diogenes nauczał, że istnieją dwa rodzaje ćwiczeń, fizyczne i psychiczne, które wzajemnie się uzupełniają. Ćwiczenia fizyczne pomagają wyrabiać prężność ciała, co ułatwia praktykowanie cnoty. Zdrowie i siła są niezbędne do wypełniania zarówno moralnych, jak i fizycznych obowiązków. Przykłady rzemieślników, muzyków czy atletów pokazują, że ciągła praktyka prowadzi do doskonałości. Podobnie w dziedzinie ducha, regularne ćwiczenie pomaga osiągnąć doskonałość i przezwyciężać trudności. Diogenes podkreślał, że szczęśliwe życie wymaga wyboru trudów zgodnych z naturą, a gardzenie rozkoszami może stać się największą przyjemnością. Dla Diogenesa ważniejsze od prawa stanowionego było prawo natury, a wolność cenił ponad wszystko, wzorując się na życiu Heraklesa. Diogenes drwił z wartości, które inni uważali za cenne, takich jak dobre pochodzenie czy sława, nazywając je jedynie ozdobami, pod którymi kryje się zło. W jego przekonaniu prawdziwie dobrze urządzone państwo mogłoby obejmować cały świat, co oznaczało jego dążenie do kosmopolityzmu, idei jedności ludzkości. W kwestii relacji między mężczyznami a kobietami Diogenes wyrażał kontrowersyjne poglądy, twierdząc, że kobiety powinny być wspólne, a jedyne małżeństwo, jakie akceptował, to takie, w którym mężczyzna potrafił przekonać kobietę, aby z nim żyła. Jego ciętość i bystrość w dyskusjach były nadzwyczajne, co wielokrotnie demonstrował w swoich filozoficznych dialogach i konfrontacjach. Diogenes wykorzystywał swoją retoryczną zręczność, aby obnażać hipokryzję i sprzeczności w poglądach innych, stając się symbolem radykalnej prostoty i nieprzejednania w dążeniu do prawdy. Gniewali go ludzie, którzy składają ofiary bogom, prosząc ich o zdrowie, a podczas samej ofiary objadają się ze szkodą dla zdrowia. Podziwiał niewolników, którzy widząc objadających się panów, nie ruszają zgromadzonych na stole potraw. Mówił, że szczęściu może przeciwstawić odwagę, prawu – naturę, namiętności – rozum. Diogenes nawet w obliczu niewoli potrafił zachować niezwykłą godność. Podczas podróży do Eginy został schwytany przez piratów, którzy sprzedali go na targu niewolników na Krecie. Kiedy licytator zapytał go, co potrafi, Diogenes odpowiedział z typową dla siebie śmiałością – rządzić ludźmi. Następnie, wskazując na elegancko ubranego Koryntyjczyka o imieniu Xeniades, powiedział – sprzedaj mnie temu człowiekowi, on potrzebuje pana. Xeniades kupił Diogenesa i zabrał go do Koryntu, gdzie powierzył mu nie tylko wychowanie swoich dzieci, ale również zarząd nad całym gospodarstwem. Diogenes zarządzał domem w sposób tak doskonały, że Xeniades wszędzie chwalił się, mówiąc: dobry duch wstąpił do mego domu. Filozof Kleomenes wspomina, że przyjaciele Diogenesa chcieli go wykupić, lecz on odrzucił ich propozycję, nazywając ich naiwnymi. Powiedział im, że to nie lwy są niewolnikami tych, którzy je karmią, ale to ci, którzy je karmią, są niewolnikami lwów. Diogenes żył w zgodzie ze swoją filozofią aż do samego końca. Pewnego dnia jego uczniowie przyszli do niego o poranku i zastali go zawiniętego w płaszcz. Myśleli, że śpi, choć zwykle nie sypiał zbyt długo. Kiedy jednak odchylili płaszcz, odkryli, że już nie oddycha. Jak podaje Demeterios, tego samego dnia w Babilonie zmarł Aleksander Wielki, a w Atenach Diogenes Pies. Anegdoty. Diogenes był znany ze swojego surowego podejścia do życia i nieustannego hartowania ciała. Latem tarzał się na gorącym piasku,
Zimą zaś obejmował zmarznięte posągi, aby przyzwyczaić się do trudów i wzmocnić swoją odporność. Chodził również boso po śniegu. Jego pogarda dla innych była niemal legendarna. Szkołę Euklidesa nazywał żółciową. Naukę Platona uważał za stratę czasu. Konkursy dramatyczne podczas Dionizji określał jako widowiska dla głupców, a demagogów nazywał sługami pospólstwa. Cynik miał ostry język i nie szczędził krytyki społeczeństwu. Twierdził, że ludzie rywalizują ze sobą w kopaniu rowów czy rozwijaniu sprawności fizycznej, ale nikt nie stara się być doskonałym moralnie. Kiedy widział sterników, lekarzy czy filozofów, uważał ludzi za najmądrzejsze istoty na Ziemi. Jednak gdy spotykał wróżbiarzy, tłumaczy snów czy ludzi chełpiących się bogactwem i sławą, nic nie wydawało mu się głupsze od człowieka. Diogenes nie wahał się także w sposób dosadny krytykować obłudy w ludzkim postępowaniu. Kiedy mówił o poważnych sprawach, a nikt go nie słuchał, zaczynał gwizdać. Gdy ludzie się zbliżyli, aby wysłuchać jego żartu, ganił ich: na głupi żart zbiegliście się ochoczo, ale do rzeczy poważnych ociągacie się. Zawsze podkreślał, że ludzie często zazdroszczą bogatym, choć sami udają, że gardzą bogactwem. Diogenes dziwił się z przekąsem, że przy zakupie garnka ludzie pukają w dno, aby go sprawdzić i wypróbować, ale przy kupnie niewolnika poprzestają na jego powierzchownym obejrzeniu. Jednym z bardziej dosadnych przykładów jego cynizmu była reakcja na widok kobiet wiszących na drzewie oliwkowym. Diogenes w swoim charakterystycznym stylu powiedział: oby wszystkie drzewa rodziły takie owoce. Na pytanie, jak chciałby być pochowany, Diogenes odpowiedział: głową na dół. Gdy zapytano go dlaczego, odparł: bo wkrótce to, co jest na dole, znajdzie się na górze. Odnosił się do rosnącej potęgi Macedończyków, którzy z małego narodu stali się potęgą. Cynik często głośno mówił, że bogowie dali ludziom życie łatwe, ale ludzie sami je skomplikowali, pożądając placków na miodzie, pachnideł i innych zbytków. Pewnego dnia, widząc kogoś, komu niewolnik zawiązywał sandały, Diogenes powiedział: będziesz naprawdę szczęśliwy, gdy i nos ci będą wycierać, a to stanie się, gdy utną ci ręce. Zdarzyło się również, że zauważył strażników skarbca świątyni prowadzących złodzieja, który ukradł czarę. Diogenes skomentował to z typową dla siebie ironią. Wielcy złodzieje prowadzą małego złodzieja. Innym razem, przechodząc obok domu rozrzutnika, na którym widniał napis „do sprzedania”, Diogenes zwrócił się do budynku. Wiedziałem, że będąc tak rozrzutnym, szybko wyrzucisz właściciela. Kiedy Hegezjasz poprosił go, aby pożyczył mu któreś ze swoich pism, Diogenes odpowiedział: głupi jesteś, Hegezjaszu. Fig nie bierzesz malowanych, lecz prawdziwe, a mogąc obcować z żywą filozofią, wolisz mieć spisaną. Diogenes miał także swoje zdanie na temat wartości. Twierdził, że to, co naprawdę wartościowe, często sprzedaje się za bezcen, jak na przykład pszenica, podczas gdy bezużyteczne rzeczy, jak posągi, bywają wyceniane na zawrotne sumy. Jego prostota życia była widoczna nawet w codziennych odpowiedziach. Na pytanie, o jakiej porze dnia należy jeść śniadanie, odpowiadał: jeśli jesteś bogaty, kiedy chcesz, jeśli ubogi, kiedy możesz. Raz prosił, by mu postawiono posąg, a zapytany, dlaczego o to prosi, odrzekł: żeby się przyzwyczaić do odmowy swym prośbom. Zapytany, jak Dionizjos postępuje ze swymi przyjaciółmi, odpowiedział: tak jak z workami na mąkę, pełne wiesza, próżne wyrzuca. Gdy mu ktoś powiedział: wszyscy się z ciebie śmieją, odrzekł: a z nich może osły się śmieją, ale oni na osły nie zwracają uwagi, jak ja nie zwracam uwagi na nich. Chciwość pieniędzy uważał za źródło wszelkiego zła. Widząc rozpustnika jedzącego w oberży oliwki, powiedział: jeżeli w ten sposób jadłeś śniadanie, nie będziesz potrzebował w ten sposób jeść obiadu. Na pytanie, które z dzikich zwierząt najgorzej gryzie, odpowiedział: spośród dzikich, donosiciel, spośród oswojonych, pochlebca. Słowa wypowiadane dla przypodobania się komuś nazywał stryczkiem smarowanym miodem.
na widok kobiety niesionej w lektyce powiedział: "Nie jest to klatka odpowiednia dla takiego zwierzęcia." Zapytany, jakie wino najchętniej pija, odpowiedział: "Cudze." Gdy ktoś zauważył: "Wielu z ciebie się śmieje", odpowiedział: "Ale mnie ich śmiech nie dosięga." Kogoś, kto mu powiedział: "Życie jest nieszczęściem", skorygował: "Nie życie, ale złe życie jest nieszczęściem." Na pytanie, dlaczego daje się jałmużnę żebrakom, a nie daje się jej filozofom, odpowiedział, że ludzie liczą się z możliwością, że sami będą kiedyś ułomni albo ślepi, nie spodziewają się natomiast zostać filozofami. Raz prosił o coś skąpca, a gdy ten ociągał się z udzieleniem pomocy, powiedział: "Proszę cię o pieniądze na posiłek, a nie na pogrzeb." Gdy znana kurtyzana ateńska ofiarowała w Delfach złoty posąg Afrodyty, Diogenes umieścił pod nim napis: "Od rozwiązłości Greków." Wchodził do teatru wtedy, gdy inni wychodzili, a gdy go pytano, dlaczego tak czyni, odpowiadał: "W całym moim życiu tak postępuję." Kogoś, kto się uperfumował, ostrzegał: "Uważaj, aby od pięknego zapachu twojej głowy nie zaczęło źle pachnieć twe życie." Mówił, że słudzy służą swoim panom, źli ludzie zaś swoim rządzą. Wykształcenie, mówił, daje młodym rozwagę, starszym pociechę. Dla ubogich jest bogactwem, dla bogatych ozdobą. Diogenes Pies był znany ze swojego psiego stylu życia, mieszkania w beczce i posiadania jedynie kilku starych szmat i miski. Jego filozofia, cynizm, nie opierała się na skomplikowanych systemach etycznych ani na obszernej literaturze akademickiej, lecz na prostych, codziennych działaniach. Diogenes ostro krytykował współczesne mu społeczeństwo, twierdząc, że oddala ono ludzi od ich prawdziwej natury. W jego przekonaniu filozofia miała być lekarstwem na żałosny stan, w jakim żyli ludzie, zachęcając do życia w trudzie, łamania konwencji, odrzucenia dóbr materialnych i cieszenia się chwilą obecną. Diogenes żył zgodnie ze swoimi przekonaniami, a anegdoty z jego życia doskonale ilustrują jego nietypowe i niekonwencjonalne zachowanie. Nie zależało mu na rzeczach, które społeczeństwo uznawało za ważne, takich jak status, pieniądze czy normy społeczne. Wszystkie te wartości ignorował. Istnieje wiele podobieństw między stoicyzmem a cynizmem, co nie dziwi, ponieważ stoicyzm wywodzi się bezpośrednio z cynizmu. Diogenes Laertios w swojej książce pisał, że Zenon Skition, założyciel stoicyzmu, również znany ze swego skromnego życia w zgodzie z naturą, rozwijał swoją filozofię na podstawie nauk cynika Kratesa. Stoicyzm jest filozofią dla tych, którzy pragną uczestniczyć w życiu społecznym i współpracować z innymi, podczas gdy cynizm jest filozofią dla ludzi wyrzuconych poza nawias społeczny. Obie szkoły jednak wspierają ideę, że osiągnięcie szczęścia, cnoty i wewnętrznego spokoju leży w pełni w naszych rękach. Jeśli marzysz o życiu bliżej natury, w spokoju i szczęściu, ale bez kontrowersji i ekscesów Diogenesa, to wybierz ścieżkę stoicyzmu. Kliknij w link w opisie i obejrzyj o nim film lub nabądź naszą książkę Bądź niewzruszony. Stoicyzm rozmyślania. Skorzystaj z kodu Diogenes, aby kupić ją teraz ze zniżką 10 zł. Zmień swoje życie na lepsze, pozostając w harmonii z naturą. A teraz zapraszam do wysłuchania wybranych cytatów Diogenesa z Synopy. Bieda jest nauczycielką i podporą filozofii, bo do czego filozofia nakłania słowami, do tego bieda zmusza w praktyce. Był czas, kiedy ja byłem taki, jaki ty jesteś teraz, ale jaki ja jestem teraz, ty nigdy nie będziesz. Jedynym państwem dobrze urządzonym byłoby państwo obejmujące cały świat. Kochaj, jakbyś miał nienawidzić, nienawidź, jakbyś miał pokochać. Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo. Piękne kobiety, ale złe i zgryźliwe, podobne są do alabastrowych naczyń napełnionych octem. Słońce także kloaki nawiedza, a nie marzy się.
Rozkosze, jakie mężczyzna czerpie z miłości, są o tyle uboższe od doznań kobiety, że niedostatek przyjemności mężczyzna rekompensuje mnogością przygód. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że historia Diogenesa z Synopy zainspirowała Cię do przemyśleń na temat życia w zgodzie z naturą i własnymi przekonaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o filozofii, która może pomóc Ci osiągnąć spokój i wewnętrzną równowagę, przypominam o naszej książce Bądź niewzruszony. Stoicyzm. Rozmyślania. Pamiętaj, że z kodem Diogenes możesz ją teraz kupić ze zniżką 10 zł. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści. Do zobaczenia w następnym odcinku.